Witam Państwa, zapraszam na najnowszy odcinek Kawa z agentem. W dzisiejszym programie mam przygotowane dwa artykuły. Pierwszy, bardzo ważny dla osób, które wynajmują nieruchomości, ponieważ, Szanowni Państwo, zapadł przełomowy wyrok w kontekście podatków. Więc każda osoba, która wynajmuje nieruchomość i chce zaoszczędzić, musi wysłuchać mnie dzisiaj do końca. A drugi temat, Szanowni Państwo, rozstrzygniemy spór. Pompa ciepła czy pies gazowy, i pokażę Państwu na liczbach, która opcja jest bardziej korzystna dla nas, ale porozmawiamy też o czymś takim jak pułapka gazowa. Co to znaczy? To znaczy, że e, przez parę lat będziemy mieć pewne zjawisko, które oczywiście Państwu wyjaśnię w dalszej części programu, które będzie mogło nas złudnie zadowolić. I tutaj Państwa zostawię w niepewności, musicie obejrzeć dzisiejszy odcinek do końca. Zaczynamy. Nastąpił przełom, rewolucyjny wyrok sądu dla wynajmujących mieszkania. Wynajmujące mieszkania mogą płacić niższe podatki, a nawet domagać się, Szanowni Państwo, zwrotu nadwyżki podatku. Wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Nastąpił przełom, pisze Gazeta Wyborcza. Więc szanowni Państwo, kubki z kawą w, dło w dłoni, oczywiście, słuchamy i słuchamy, jak możemy. Domagać się tych nadwyżek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił właśnie, że tylko te budynki, które faktycznie są zajęte do prowadzenia działalności, podlegają najwyższej stawce opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Czytamy w gazecie wyborczej. W opinii dziennika jest to przełom. Wyborcza przypomina, że jeszcze z końcem 2022 prywatne najem mieszkania rozliczane według 12 i 32% skali podatkowej. Inną opcją było opodatkowanie ryczałtem, które pozostało jedyną opcją rozliczenia po wprowadzeniu Polskiego Ładu. W praktyce spowodowało to brak możliwości odliczania kosztów. Gazeta Wyborcza zaznacza jednak, że oprócz najmu prywatnego można jednak prowadzić wynajem mieszkania mając firmę, tak zwany najem z działalności gospodarczej. I tu pojawił się problem. No, szanowni Państwo, można by powiedzieć, ten kto mieszka w Polsce w cyrku się nie śmieje i to jest powiedzenie mojego Księgowego, który okomentował mi wielokrotnie Polski ład, i mówił właśnie, że jest on napisany tak nieudolnie, że będą się pojawiać problemy i będą problemy z interpretacją właśnie tych zapisów. I Szanowni Państwo, no wychodzą. Wychodzą te rzeczy, które są efektem Polskiego Ładu. No i oczywiście fajnie, że w tym przypadku jest to oczywiście na korzyść wynajmujących. Czytamy dalej. Dlaczego pojawił się problem? Jak dotąd wynajmujący mieszkanie osoby fizycznej płacił fiskusowi 1 zł za metr kwadratowy, bez względu na to, czy lokal wynajmowano prywatnie, czy z działalności gospodarczej. Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2020 doszło jednak do zamieszania. Sąd stwierdził, że mieszkanie jest zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli jego właściciel wynajmuje nieruchomość prowadząc firmę, a w związku z tym należy się wyższy podatek. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Podobnego zdania był resort finansów, co oznacza, że wyższy podatek płaci się, gdy to wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą. I z działalności gospodarczej rozlicza przechody z najmu. W takiej sytuacji stawka rośnie do 28,78 groszy za 1 metr kwadratowy. Innego zdania jest zaś w USA w Warszawie. W prowadzonej sprawie spółka wynajmowała osobom fizyczne mieszkania tylko na cele mieszkaniowe i zdaniem burmistrza oraz samorządowego kolegium odwoławczego, w tej sytuacji należy się wyższy podatek, gdyż spółka jako wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą. Do WSA wpłynęła scherga. Podkreślaliśmy, że aby budynek mieszkalny lub jego część mogły zostać opodatkowane stawką właściwą dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to musi być zajęte na prowadzenie takiej działalności, powiedział pełnomocnik spółki, adwokat. Paweł Chmielowiec z tutaj kancelarii prawnej Skarbiec. Sąd przyznał spółce rację, szanowni państwo. Wydane rozstrzygnięcie warszawskiego sądu otwiera drogę do rewizji swoich zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości dla tych przedsiębiorców, którzy padli ofiarą błędnej profiskalnej interpretacji przepisów. Przez organy skarbowe. No szanowni Państwo, powtórzę: kto mieszka w Polsce w cyrku się nie śmieje. To nie pierwszy raz, kiedy jest e, profiskalne e, interpretowanie przepisów. Dlatego, szanowni Państwo, dobry księgowy, dobry doradca e, podatkowy to naprawdę podstawowe dwa e, takie narzędzia walki z e, niestety zawiłym polskim systemem podatkowym. Więc, szanowni Państwo. E, możecie walczyć o swoje. Ten wyrok na pewno otwiera wam do tego drogę. Kończąc oczywiście artykuł, przedsiębiorcy mogą domagać się zwrotu nadpłaconych podatków ZUS UZ, uz uzasadnienia przepraszam wyroku będą mogły korzystać również firmy, które będą ustalać stawkę opodatkowania swoich nieruchomości w przyszłości. Szanowni państwo, mam nadzieję, że ten artykuł komuś pomógł. Mam nadzieję, że e Będą Państwo walczyć o swoje, trzeba walczyć o swoje, a na pewno nie można tutaj e, dawać się zwariować w tym właśnie profiskalnym e, interpretowaniu, oczywiście, podatków. No i tutaj kończąc ten temat, mam nadzieję, że pozytywna informacja dla e, kilku osób, które mnie oglądają. A e, przechodząc tutaj do drugiego tematu, Szanowni Państwo, temat dość głośny, czyli pompa. Czy piece? No jest cały czas spór e, i gdzieś tam dyskusja taka społeczna, co jest bardziej opłacalne, co jest bardziej korzystne dla nas finansowo, a przede wszystkim musimy pamiętać, cały czas z tyłu głowy Unia naciska, naciska, naciska na bycie eko, na zmniejszenie emisyjności. No i teraz, Szanowni Państwo, będziemy zmuszeni do pewnych rozwiązań. No i tutaj chciałabym Państwu przedstawić wyliczenia, e, jak to się nam prezentuje na liczbach. Tytuł brzmi: Kocioł gazowy czy pompa ciepła? Eksperci policzyli, co się bardziej opłaca. Ci, którzy teraz zainwestują w kocioł gazowy, w przyszłości będą płacić wyższe, coraz większe rachunki ze względu na nadchodzące opłaty za emisję. Ostrzega Adam Adamczewski z Forum Energii. W najbliższych kilku latach to właśnie ogrzewanie gazem będzie tańsze niż korzystanie z pompy ciepła. Zmieni się to jednak drastycznie po 2030 roku, czyli. To już troszeczkę Państwu na początku powiedziałam, zdradziłam taki spoiler. To jest właśnie ta pułapka, na którą będziemy się łapać. Czyli teraz będzie ogrzewanie gazem tańsze, zaś po 2030 roku to się zmieni. Więc, jeżeli oglądają jacyś deweloperzy, myślę, że warto zacząć stosować rozwiązania, gdzie montujemy i pompę ciepła, i piec gazowy, tak żeby przez te kilka lat mogli korzystać właściciele z tego tańszego rozwiązania, zaś później bezproblemowo przejść na to bardziej korzystne, czyli tutaj idąc oczywiście tym tokiem rozmowania z artykułu najpierw piec gazowy, później pompa ciepła. Wymiana emisyjnych źródeł ogrzewania wykorzystujących węgiel czy gaz jest ważnym elementem trwającej transformacji energetycznej. Tymczasem w ubiegłym roku sprzedaż pomp ciepła gwałtownie spadła. Przybyło natomiast osób niezadowolonych z montażu tych urządzeń. W sprawie przyjrzeli się eksperci forum energii. Zwracają uwagę, że w ostatnich latach państwo pomagało w rozwoju Pomp ciepła. Skupiło się jednak wyłącznie na wsparciu kosztów inwestycyjnych, pozostawiając koszty eksploatacyjne inwestorom. No, szanowni Państwo, nic dziwnego, witamy w Polsce. Analitycy podkreślają, że takie podejście podskutkowało szybkim rozwojem firm z branży, ale część z nich kieruje się głównie szansą szybkiego zysku, spychając jakość usług na dalszy plan. W efekcie rośnie grono osób niezadowolonych z montażu pomp ciepła. Na to nałożył się wzrost cen prądu. Ceny zamożne na niskim poziomie obowiązują tylko do określonego. E, ceny zamrożone na niskim poziomie obowiązują tylko do określonego limitu i zmiana sposobu rozliczenia właścicieli fotowoltaiki, która podkopała zaufanie do państwowych systemów wsparcia. E, zamrożone, zamożne, bo już tak jak czytam ten artykuł, to widzę, że trzeba być naprawdę zamożnym człowiekiem, żeby w kraju naszym móc e, ogrzewać swój dom, szanowni państwo, na to zaraz wyjdzie niestety. Tymczasem gaz ziemny na światowych rynkach w ostatnich miesiącach mocno staniał i na popularności znów zyskują technologie oparte na tym paliwie. Jednak wynika z obliczeń Forum Energii, że w najbliższych kilku latach to właśnie posiadacze kotłów gazowych będą mogli cieszyć się niższymi rachunkami za ogrzewanie niż właściciele pomp ciepła. Szczegółowe dane przedstawimy na poniższej grafice. I to, szanowni Państwo. Widzą ten okres pułapki gazowej, to znaczy 2024-2030, tak jak mogą Państwo zobaczyć, czerwony to są pompy ciepła, ceny za pompy ciepła, i tu mamy w rozliczeniu za rok, no. Ponad 8 tysięcy, prawie pod 10, pomiędzy tutaj około 9 za ten rok, będzie to ciutkę, ciutko, ciutkę spadać. W 2030 wyrówna się pompa z gazem, ale szanowni państwo, no właśnie, zobaczmy sobie na ten gaz 2024-2030 no nieporównywalnie niższe. Kwotę, jeżeli chodzi, versus oczywiście pompa ciepła, ale to się wszystko zmienia po 2030. Zmieni się oczywiście, tak? Bo czy tak na pewno się zmieni, to zobaczymy. Ale według oczywiście tych prognoz, to szanowni państwo, no później ogrzewanie gazem będzie absurdalnie, absurdalnie drogie. Ale oczywiście musimy pamiętać dlaczego i przez kogo, szanowni państwo? No, przez ekoterror Unii, która niestety myślę, że będzie sukcesywnie zaciskać tego pasa i niestety nie odpuści nam, jeżeli chodzi o tą rewolucję eko, bycia bardziej eko. Więc myślę, że możemy ten wykres wziąć za w miarę prawdomówny, który na pewno gdzieś tam nam będzie obrazować sytuację w najbliższych latach, bo tak jak słusznie zauważają eksperci, będzie droższe, będzie bardziej po prostu opodatkowane ogrzewanie gazem i niestety będzie na to więcej po prostu rygorów ze strony Unii. Więc, szanowni państwo, okres pułapki gazowej od 2024 do 2030 później zdecydowanie będzie tani ogrzewać pompą ciepła. Co tutaj jest w miarę zabawne, bo gdzieś tam ta kwota jest cały czas stała przy pompie ciepła, zaś gazy rzeczywiście wystrzeli bardzo mocno. Tak jak mówię, można się spodziewać, że ten wykres naprawdę jest miarodajny i będzie gdzieś tam prognozować to, co się wydarzy w najbliższych latach. Czytamy dalej, wracamy do artykułu. Problem w tym, że koszty eksploatacji kotła gazowego pod koniec dekady zaczynają szybko rosnąć wraz z opłatami za emisję CO2. Już od 2030 roku gaz okaże się droższym źródłem ciepła niż pompy a różnica w rachunkach będzie z roku na rok drastycznie rosła. Ostatecznie w całym okresie eksploatacji koszt używania pompy ciepła 149 tysięcy zł będzie niższy niż gazu 187 tys. zł. Co więcej, zgodnie z unijnymi regulacjami do 2040 budynki nie powinny być już ogrzewane paliwami, z perspektywy 20-letniego okresu eksploatacji urządzeń pompa ciepła jest tańszym rozwiązaniem. Do końca dekady ceny energii elektrycznej powinny spaść, m.in. dzięki rozwojowi źródeł odnawialnych. Za to koszt gazu będzie rósł ze względu na nadchodzące opłaty za emisję tego źródła. Natomiast problem istnieje teraz, gdy w okresie przejściowym posiadacze pomp ciepła płacą więcej. Wyjaśnia Adam Czewski, autor raportu i dyrektor programu OZE w forum energii. I tutaj szanowni państwo, no jest jest niestety prawda, że Teraz aktualnie pompy ciepła nie są atrakcyjną formą dla nas, jeżeli chodzi oczywiście o kwestie finansowe. Jeżeli sprawdzi się to, co wszystko Unia planuje, a jeżeli oczywiście zostaniemy w Unii i będziemy musieli spełniać te regory, no to możemy wziąć to za pewnik, że tak właśnie się stanie, że gaz będzie, ceny gazu będą rosły. Ale, szanowni Państwo, to, co mnie trochę zmartwiło w tym artykule, to proszę zobaczyć. Zacytuję jeszcze raz, do końca dekady ceny energii elektrycznej powinny spaść. A teraz, szanowni Państwo, pytanie, a co się nie spadną? No i właśnie wracam do początku, jak się pomyliłam, trzeba być zamożnym człowiekiem, żeby móc ogrzewać w Polsce swój dom. No, niestety ciężkie czasy chyba przed nami, ale czytamy dalej, bo tutaj jest oczywiście apel ekspertów do rządu. Eksperci apelują do rządu o wsparcie właściciele pomp ciepła. Proponują na przykład wprowadzenie dla tej grupy specjalnej taryfy na zakup energii elektrycznej, która byłaby pozbawiona kosztu CO2. Rekomendują też rządowi, by spojrzał kompleksowo na oddolną transformację, której rezultatem jest nie tylko rozwój rynku pomp ciepła, ale także fotowoltaiki i samochodów elektrycznych. Zanim forum energii, systemy wsparcia powinny być spójne i dawać inwestorom poczucie bezpieczeństwa oraz przewagi nad wyborem energii z gazu, węgla czy biomasy. Znajdujemy się w płapce gazowej. Ci, którzy teraz zainwestują w przyłącze i kocioł gazowy w przyszłości będą płacić coraz więcej ze względu na nadchodzące opłaty za emisję, a finalnie będą musieli znów wymienić przepraszam, źródło ogrzewania. To oznacza, że konieczna jest interwencja rządu, która oprócz komunikowania nadchodzących zmian powinna polegać na wyrównaniu kosztów eksploatacji pomp ciepła, i gazu w obecnym okresie przejściowym, żeby krótkoterminowe sygnały cenowe nie narażały inwestorów na wyższe koszty w dłuższym horyzoncie czasowym. I tutaj apeluje pan Adamczewski. Szanowni Państwo, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zachęcam Państwa do dyskusji. Jestem bardzo ciekawa Państwa zdania, chociaż troszkę już znam opinie moich widzów na temat. Eko terroru Unii. Ale szanowni Państwo, dzisiejsze podsumowanie myślę, że bardzo e, fajne, pokazujące zalety POMP, zalety pieców gazowych i jak to właśnie cenowo będzie się e, plasować w najbliższych latach. Dlatego, szanowni Państwo, przekazujcie ten film dalej, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję.